Hello, hello, tu z tej strony Śmieta, to jest już kolejny z Euro Truck Simulator 2. Przepraszam, że tak długo nie było, ale wiecie czego. Mała przerwa świąteczna i tak dalej. Oraz o, musiałem aktywować ETS-a na Steamie oraz jego dodatki, którym kupiłem razem jest warte 100 w Empiku, którym już przedwczoraj odebrałem. No, już połączyłem z World of Trucks. Tak długo, kurwa. Ale mają rozmach. Nie no, teraz siedzimy, okej? Okej, jesteśmy właśnie na miejscu. Tak jak widzieliście, zainstalowałem parę zajebistych modów, głównie związane z mapami. Nazywa się, no każdy już doskonale wie, Bromod. Głównie to są ciężarówki, takie nowe tereny, dodatkowe miasta i tak dalej. Nie no, wydaje mi się, że jest nieco lepsze od DLC. Dobra, wybierzmy jakieś tam zlecenie. Mam nadzieję, że będzie wpierw do Anglii. Czy chuj wam, chuj wie gdzie, jak na przykład na Wyspy Owcze, na Islandię, potem jeszcze z Brytanii. Na południe, tak jak mamy obiecałem. I słowa to trzymam. Jest trochę prasku, ale to trochę. Dobra, zobaczmy. Co mamy w Berlin? To Węgier? Nie. Polska? Finlandia. Nie. Finlandia. Bydgoszcz. Gorów Wielkopolski. Dobra, tak jak zwykle od północy, aż na południe, tak więc ja. No i właśnie, zjuningowałem ciężarówkę. Tylko że brakowało kilka dodatków, jak na przykład malowania, czy dodatki w kabinie. Ale spokojnie, kupię za jakieś
czasy, gdy będziecie hajsy i wtedy pomyślimy. No nie ma bezpośrednio do Brytanii. Chuj, zobaczymy. Dopiero co stylkowana, no czasami jestem takim tumanem, że ja nie mogę. Wracając do tych problemów z DLC, próbowałem takie nielegalne, ale niestety trzeba by wszystko dać, wszystko mieć pod kluczem do Steama. Więc musiałem się cofnąć 3 levele do tyłu.
będzie taki szybki kurs, tylko co my tutaj mamy? Filety z łososia. A nie za dużo, 11,5 koła. Co, mamy pojechać do innego portu? No to może cofnijmy. To czasami wprowadza błąd. Nie ma, czyli na drugi port trzeba jechać. Jest jakieś inne połączenie? No, jest jedno. Tylko trochę starach się bać, bo muszę jeździć nie tam, gdzie trzeba. Ach, kurwa. Jednokierunkowa. A, szkoda hajs. Same jak on, ale spoko. Bój się ile chcesz, Mike, ale i tak. Ale ty decydujesz, że jaki model masz mieć i co ci się w nim podoba.
A ty pan nie naruszał. To dobrze. Ale tęsknię za śniegiem, no. Ale Ferraro już jest. Islandia, kurwa, chciałbym tam pojechać. Spoko, sobie robimy takie kółeczko po całej mapie. Najpierw do Włoch, potem potem na Węgry, do Finlandii. O kurwa, gdzie my jesteśmy? Zeserałam się ze strachu, że... Około 5 godzin. O, śnieg na drodze w końcu. A, jeźdźcie się lewą stroną.
Wam powiedzieć, że spokojnie się skupić na tej drodze. Dlaczego? Jakiego chuja aktywowałem tą grę na Steam? Bo to może tak, zabiłem klucz, bo bardzo go potrzebowałem, bo ja chciałbym z kimś multi zagrać. Czyli mowa mi tu o multiplayerze. No i druga rzecz jest taka, jedyne konsekwencje jest, żebym połączył wszystkie potrzebne dodatki, jak na przykład malowania, kabina akcesoria, albo coś, to musiałbym sporo zapłacić. Jechaliśmy 2 godziny. Nie to się, że ta ciężarówka jest tu mocna. Ma ponad te 500 koni. To jeszcze tak chodzi płynnie. Jeszcze, że z wami gadam, no. A, w końcu normalna autostrada. Jeżdża ta tam pierdolka. O kurwa. Ile? A 5%. Sam jestem wykończony. Ale damy jeszcze radę. Dam na radę.
150 km, tyle samo co z Wrocławia do Poznania. Na pewno to teraz głowa.
No nie wiem. Jezu! Zostało mniej więcej półtorej godziny.
spierala i... No jak miło z Sahamą dzięki. Inaczej by, to by była dopiero to kraksa.
zobaczymy, ale tutaj jest Euro Truck Simulator 2 i to sobie zyska wchodzę. Subskrybować mój kanał oraz zalajkować, aż będzie na Facebooku, jeżeli ktoś jest was jest raz pierwszy. Tak więc trzymcie się i do kolejnych odcinków. Cześć!